Cześć, witam was bardzo serdecznie w Zapytaj Beczkę, programie, który udowadnia, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie filmiki w internecie. Takie jak ten! Dzikie tysiące internautów zobaczyły poprzedni odcinek i były zgodne. Zaczynajmy. Czy można polizać język? Problemy sercowe. W problemach sercowych mogę młodszym widzom poradzić tylko jedno. Jeśli jesteście młodzi i coś wam się wydaje, to jest dokładnie odwrotnie! Jak myślisz, co o beczkę zapytaj, Joda Mistrz i rodzina twa sądzi? Co się dzieje z komentarzem na twoim filmiku, gdy nagle pojawiasz się ty, mówiąc coś, czego komentarz nie chciałby usłyszeć? Nie rozumiem, o co ci chodzi! Czy jak zapoda ci się paradoks, to wybuchasz? Ten paradoks nie jest paradoksem. Nie, ten komentarz nie jest paradoksem. Ten komentarz jest głupi. A głupie komentarze tylko powodują, że zyskuje na mocy. Dlaczego Maciek z Klanu gra tylko w Klanie? Dlaczego kanał Wązia jest suchy? A jak miał go nazwać mokry kanał? Padni, jesteśmy na mokrym kanale. Zapraszam wszystkich widzów do subskrybowania mokrego kanału. Okej, może zmienię nazwę na napalone beczki. Kto ma wielkiego penisa, łapka w górę. Czemu mistrz Joda nie podkłada głosu do czytania komentarzy? Wiecie, o czym marzę? Pakiet głosowy mistrza Jody do GPS-a w samochodzie. Za 500 metrów skręcić w prawo musisz. Oczywiście, żeby mieć taki pakiet, musiałbym najpierw mieć GPS-a w samochodzie. Albo samochód. Dlaczego ja i trudne sprawy grają ci sami aktorzy? Ponieważ ty jesteś trudną sprawą, man. Dlaczego Wąziu odszedł z tvgry.pl? Przede wszystkim musicie zrozumieć jedną rzecz. Nie ma ludzi niezastąpionych. Z głosem to w ogóle nie ma problemu. Tutaj jest jedna taka prosta sztuczka emisyjna, tak zwana. Ściskamy tutaj, dokładnie w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O! Teraz mówimy głosem Wązaja. Dużo większym problemem jest podrobić czyjąś twarz, ale i tutaj nauka nas nie zawodzi. Myślicie, że w telewizji to jest tak, że na przykład jak Durczok jest chory, albo Wojewódzki jest chory, albo jakiś tam ktokolwiek inny, to nagle co, że przestają kręcić program? Otóż nie. Rozwiązanie jest bardzo proste, naprawdę. W każdym porządnym sklepie kosmetycznym możemy dostać tak zwany podkład uplastyczniający twarz, który wykorzystujemy, nakładając bardzo dokładnie na całą twarz i potem no, musimy odczekać tym jakieś pół godziny, aż wszystko zacznie dobrze działać. Teraz, po czekaniu pół godziny, przychodzimy do najważniejszego procesu. Musimy po prostu przejść do formowania twarzy. Ostrożnie wycinamy usta. Możemy sobie pomóc rękami. Musimy też pamiętać, by dobrze odwzorować cały profil twarzy. Oczywiście przy pierwszej próbie gęba nie wyjdzie dokładnie identyczna. Tutaj ewidentnie poprawić trzeba będzie czoło, brodę, policzki, no i nos. Wygląda głupiej niż zwykle nawet, no ale... I oto jest Wązaj mniej więcej dobrze odwzorowany. Pamiętajcie oczywiście o szkłach kontaktowych w wypadku różnego koloru oczu i farbowaniu włosów. Tutaj użyliśmy prostego lakieru samochodowego. Jeśli chcecie spróbować tej techniki, zacznijcie od twarzy, które znacie, na przykład znanych vlogerów, takich jak chociażby Rock Alone 2K. Czemu mistrz Joda ma kaloryfer na czole? To jest skutek takiego mało znanego zakulisowego dealu pomiędzy George'em Lucasem a producentami kaloryferów. Chodzi o to, żeby wszyscy fani Gwiezdnych Wojen z radością patrzyli na swoje kaloryfery. I podkręcali je na maksa! Lobby energetyczne również bierze w tym udział. Pozostaje olać Gwiezdne Wojny, kaloryfery i elektrociepłownie, ponieważ wszyscy spiskują przeciwko nam. Przyszłość to alternatywne źródła energii, takie jak wybuchające beczki albo śmiech dziecka. Jakiego języka nie lubisz najbardziej i dlaczego akurat niemieckiego? Ponieważ z lekcji niemieckiego w liceum zapamiętałem przede wszystkim jedno słowo. Durchfall. Czyli sraczka. Czy jak założę dwie pary okularów 3D, to będę widział 6D? Dokładnie tak, ale to jest technologia Sony. Nintendo prowadzi badania nad technologią, w której nie tylko nie nosimy okularów, ale również wyciągamy sobie gałki oczne. Czy można zostać nałogowym praktykantem dariuszanizmu? A, żart z niekrytego krytyka. Tego kolesia, który podobno wymyślił śmieszne filmy w internecie, tak? A teraz najnowsze informacje. Jeśli piszesz w internecie komentarz, to robisz to samo, co zrobił koleś piszący komentarz przed tobą. Kabum! Krytyk! Mistrz Joda lubi loda? A czy Obi sam se robi? Uważasz, że kto jest pytą, nie błądzi. Kto jest pytą, ten nie ma Lipton.
Dlaczego ludzkość uważa, że Superman był najbardziej superowym superbohaterem? Ja uważam, że Batman był bardziej super, a ty? Wiadomo, Batman. W czasie, kiedy Superman na przykład odwraca ruch obrotowy Ziemi, Batman rozwiązuje zagadkę czyjegoś morderstwa. W czasie, kiedy Superman ratuje wszechświat, Batman ratuje... sąsiadów. Ale okej, Batman był bardziej cool, no. Superman nosi majtki na getry. Kto to wąziu? Brykiety, brykiety! Po zobaczeniu tak zabawnego programu pozostaje zasubskrybować ten kanał!